Rety, co tu dzisiaj taki ruch? Ludzie widzą teraz w nocy tak dobrze jak w dzień. Razi! No, a ich nie. Zobacz więcej na iDrive.pl. Szkła okularowe iDrive dostępne w Italoptica. Zgierz, plac Kilińskiego 9, Gałczyńskiego 40. Infolinia 42 715 55 55. Zapraszamy do Centrum Rehabilitacji Rechmet w Zgierzu, oferującego kompleksowe usługi w zakresie leczenia dolegliwości związanych z doznanymi kontuzjami, bólem kręgosłupa, stawów, rwą kulszową, ostrogą piętową, zapaleniem ścięgna Achillesa i łokciem tenisisty. Prowadzimy także najskuteczniejszą terapię przy nietrzymaniu moczu i dysfunkcji seksualnej. Przyjdź do nas już teraz. Jeśli jesteś mieszkańcem Zgierza, do końca maja skorzystasz z super promocji. 20% taniej na wszystkie usługi oraz dodatkowo bezpłatna konsultacja. Centrum Rehabilitacji RechMed, Zgierz, ulica Tuwima 18 i Armii Krajowej 2. Telefon 690 829 242 oraz 601 184 052. Dobry wieczór w piątek, 28 kwietnia. Cezary Adamski zapraszam na ostatnie w tym tygodniu i miesiącu wydarzenia Telewizji Centrum. A oto niektóre tematy na dziś. Łódzki kurator oświaty spotkał się dziś w Zgierzu z dyrektorami szkół, którym tłumaczył, jak wdrażać reformę oświaty. Rozmawiamy na różne tematy, zarówno te dotyczące nauczycieli, zatrudnienia, ale też i przekształceń szkół. Pokażemy też, jak wygląda i jak będzie działał wspólny bilet zgiersko-łódzki, który swoją premierę będzie miał 1 maja. W tym momencie nie interesuje już pasażera strefa taryfowa, chociażby na Kocidłowskiej, bo tam były wieczne problemy. Na wczorajszej sesji Rady Miasta radni większością głosów przyjęli uchwałę, która umożliwia sprzedaż najemcom lokali użytkowych należących do miasta. Trudno jednak spekulować, ile miasto zyska na tej transakcji, zanim do pracy nie przystąpią rzeczoznawcy. Nie wiadomo też, czy wszyscy dzierżawcy lokali będą chętni do ich wykupu. Według radnych opozycji takie rozwiązanie to nic innego jak zarzynanie kury, co znosi złote jajka. O tym oraz o pozostałych decyzjach radnych w materiale Rafała Woźniaka. Miasto zamierza pozbyć się majątku, który do tej pory wzbogacał budżet miasta w postaci czynszu z lokali użytkowych. Sprawa dotyczy m.in. kilkunastu lokali znajdujących się przy Rębowskiego, Łódzkiej i Długiej. Opozycja jest zgodna co do tego, że miasto szuka szybkiego przypływu gotówki. Od wielu lat ta sprawa była omawiana i widać, że w budżecie miasta brakuje pieniędzy. W związku z tym miasto chce sprzedawać lokale użytkowe najemcom. No, w związku z tym będą znaczne wpływy do miasta w dniu dzisiejszym na przykład, a nie będzie tych wpływów w późniejszym okresie z czynszów. Pierwszeństwo kupna przysługiwać będzie najemcom lokali użytkowych, którzy nie zalegają z opłatami i są użytkownikami lokalu co najmniej 3 lata. Są to lokale, gdzie miasto poza tym, że oczywiście mamy czynsze z tych lokali, ale mamy też i koszty, które musimy wpłacać do wspólnot mieszkaniowych, czy to za samo administrowanie, czy to za prowadzenie remontów. A w związku z tym zasadnym jest przeprowadzenie takich działań, aby jeżeli już jest wspólnota mieszkaniowa i ogólnie taka jest polityka, nie tylko w Zgierzu, aby miasto w miarę możliwości wychodziło ze współwłasności w takich wspólnotach, czyli umożliwiało sprzedaż czy to lokalu mieszkalnego, czy to lokalu użytkowego. Przedstawiciele magistratu uzasadniają, iż sprzedaż lokali użytkowych pozwoli na sukcesywne ujednolicenie stosunków własnościowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz zapewni stabilizację prowadzonej przez dotychczasowych najemców działalności gospodarczej. Ponadto umożliwi pozyskanie wpływów do budżetu miasta. Jednym z ważniejszych punktów sesji było wystąpienie komendantów Straży Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Radni oraz mieszkańcy mogli dowiedzieć się, czy z każdym rokiem nasze miasto staje się
coraz bardziej bezpieczne, czy jest wręcz odwrotnie. Generalnie nastąpił znaczny spadek przestępstw kryminalnych przy jednoczesnym wzroście wykrycia. Jeżeli w ubiegłym roku wykrycie kształtowało się na poziomie 75%, tak w tym roku mamy ponad 82%. Jak również przestępczość, wykrycie przestępczości w tych 7 kategoriach szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa. W ubiegłym roku za pierwszy kwartał mieliśmy wykrycie na poziomie 56%, w tym roku na poziomie 75%, czyli prawie 20% wzrost wykrycia jest. Generalnie przestępczość w Zgierzu spada, co nas cieszy. Zresztą patrole, które obiecywałem na terenie miasta i powiatu są. Na sesji powrócił także odłożony przez radnych miesiąc temu temat budżetu obywatelskiego. Społeczny zespół powołany przez prezydenta zaproponował w regulaminie budżetu zmiany, których jednak nie zaakceptował sam Przemysław Staniszewski. Chodziło o wprowadzenie rocznej karencji w ubieganiu się o środki tych, którzy otrzymali już dofinansowanie oraz o ograniczenie puli budżetowej dla placówek samorządowych. Radni odrzucili obie te propozycje i co absurdalne, przeciw nim, choć zgodnie ze stanowiskiem prezydenta, głosował sam przewodniczący zespołu społecznego Jakub Pyżanowski. I choć ostateczna decyzja zawsze należy do radnych, trudno nie zadać pytania, po co prezydent powołuje zespół, którego wniosków sam potem nie słucha. W Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu odbyła się pierwsza z serii konferencji dla dyrektorów szkół powiatu zgierskiego, kutnowskiego i łęczyckiego. Na spotkaniu obecny był łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski, który instruował szefów placówek oświatowych, w jaki sposób mają wdrażać nowe podstawy programowe. Wszystko ma oczywiście związek z wprowadzaną od września reformą systemu szkolnictwa. Konferencję otworzyła Anna Kane, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu. Witając zaproszonych gości, zwróciła uwagę na kluczową rolę ośrodka we wdrażaniu reformy edukacji. Zaprosiliśmy kadrę po to, żeby to był nasz pierwszy moment przekazania pewnych informacji. Natomiast w drugiej kolejności zapraszamy już nauczycieli, specjalistów z danych przedmiotów, obszarów nauczania, poziomów nauczania. Dzisiaj to jest rozpoczęcie tego cyklu szkoleniowego, który musi zakończyć się 23 czerwca. Jednym z ważniejszych zadań dyrektorów szkół będzie zaplanowanie pracy na przyszły rok na tyle wcześnie, by z wystarczającym wyprzedzeniem wiedzieć, które zwolnienia będą konieczne i jakie braki kadrowe trzeba będzie uzupełnić. W zasadzie oczekujemy takich informacji podstawowych, w sensie kiedy na przykład nastąpi równoczesne jakby wprowadzanie treści programowych wynikających z podstaw, tak samo z obudową metodyczną, czyli podręczniki, czy to już nastąpi w miarę na początku czerwca, czy troszeczkę później. Pewnie każdy, kto jest zainteresowany i kto pracuje w oświacie, bacznie obserwuje to, co dzieje się w oświacie. Oczywiście no, wstępne jakieś tam spojrzenie na to no, wszyscy mamy, ale chcemy dzisiaj się dowiedzieć czegoś więcej. Nowym kolejnym wyzwaniem dla systemu edukacji, nauczycieli, uczniów i rodziców jest wdrożenie nowej podstawy programowej. I dzisiejsze spotkanie właśnie temu służy. Przybliżeniu założeń, przybliżeniu możliwości wdrażania i zapewne, jak się spodziewam, pewnych innowacyjnych rozwiązań, które można przy okazji tej wdrożenia podstawy programowej zainicjować. Grzegorz Wierzchowski, kurator oświaty, przedstawił najważniejsze założenia reformy edukacji. Podsumował zrealizowane dotychczas działania oraz przedstawił dalsze plany realizacji reformy. Jego zdaniem nowa podstawa programowa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym i daje nauczycielom większą swobodę działania. W chwili obecnej dysponujemy na naszej stronie internetowej już ponad 300 ofertami pracy dla nauczycieli. I one pochodzą z różnych regionów województwa, z różnych miejsc. Myślę, że każdy nauczyciel, jest to nowość, do tej pory nie było takiej możliwości. W obecnej chwili dyrektorzy szkół mają obowiązek zgłaszania wolnych miejsc pracy i to robią, więc każdy nauczyciel ma większe możliwości poszukiwania pracy, jeśli jest nawet zagrożony mniejszą ilością godzin, ale trzeba też powiedzieć, że głównym zwalniającym nauczycieli i przyczyną utraty pracy, utraty godzin jest niż demograficzny, który ciągle nam zagraża.
Podkreślił również, że zmiany w programie są wynikiem pracy ponad 2000 specjalistów i ekspertów z wielu ośrodków uniwersyteckich, dlatego jest to bardzo nowoczesna podstawa. Następnie przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przedstawili szczegółowo zmiany w kształceniu ogólnym, specjalnym i zawodowym oraz obszarze wychowania profilaktyki. Wskazali też, w jaki sposób kuratoria oświaty będą zaangażowane we wdrażanie nowej podstawy programowej. Rozmawiano również o tym, jaką rolę pełnić będą publiczne placówki doskonalenia nauczycieli w przygotowaniu dyrektorów i nauczycieli do wprowadzania zmian programowych oraz sposobów pracy z nowymi podstawami programowymi obowiązującymi od roku szkolnego 2017-2018. Podróżujące autobusami linii 6, 61 i 51 pomiędzy Łodzią i Zgierzem od wielu lat postulowali o wprowadzenie jednego biletu w miejsce konieczności kasowania dwóch. W tym roku obydwa miasta przystąpiły do negocjacji, których celem miało być stworzenie tzw. biletu łódzko-zgierskiego. Urzędnikom obu miast udało się wreszcie dojść do porozumienia. I tak od 1 maja pasażerowie będą mogli korzystać z nowego rodzaju biletu. Ludzie, którzy podróżują rzadko liniami 6 czy 61, zapominają lub nie wiedzą o konieczności kasowania dwóch biletów. Tę niewiedzę często wykorzystują kontrolerzy biletów. Pasażerowie nie będą mieli już z tym kłopotu, ponieważ od maja zacznie obowiązywać wspólny bilet łódzko-zgierski. Dzięki nowemu rozwiązaniu pasażerowie nie będą musieli pamiętać o kasowaniu dodatkowych biletów, mijając strefę taryfową. Raz, że oszczędności, ale ludzie się nie gubią. Wystarczy, jak kupię jeden, a tak to tam nie pasuje, bo przesiadka, bo nie zdąży się albo coś, a tak to jest jeden i tak powinno być. Bilet pozwoli na przejazd całą trasą autobusu linii 6, od osiedla 650-lecia do dworca Łódź Kaliska. Upoważnia także do przejazdu liniami 61 i 51, jeżeli skorzystamy z przesiadki w Łagiewnikach na najbliższy kurs. Bilet będzie obowiązywał w obu przejazdach. Ze wspólnego biletu korzystać będzie można też na innych liniach autobusowych i tramwajowych. Bilet można potraktować również jako bilet czasowy, czyli w tym wypadku jest to bilet 60-minutowy i możemy nim przesiadać się na dowolne środki komunikacji. Czyli zakładamy taką sytuację, że zgierzanin wsiada w Zgierzu, kasuje łódzko-zgierski bilet, dojeżdża do Łodzi i pozostaje mu na przykład jeszcze 20 minut z tej podróży. Choć w Zgierzu nie mamy biletów czasowych, to będziemy mogli go wykorzystywać również podróżując po naszym mieście. Wtedy ważny jest 60 minut od chwili skasowania i uprawnia do przesiadek. Cena takiego biletu wyniesie 6 zł, a ulgowego 3 zł. Oznacza to, że jego zakup będzie opłacalny tylko dla niektórych pasażerów. Za 6 zł, jak ja jadę tylko, przepraszam, 3 przystanki w Łodzi i kawałek w Zgierzu. 5 zł, prawda? No i to byłaby rozsądna cena. Trochę za dużo. Wydaje mi się, że za dużo. Chociaż nie korzystam z takiej trasy, ale sama cena Łódź-Zgierz to jest, wydaje mi się, że bardzo dużo. Pasażerowie będą mieli także możliwość zakupu migawki łódzko-zgierskiej. To tutaj mamy na miesięcznym bilecie oszczędność prawie 40 zł, natomiast na bilecie kwartalnym to już jest ponad 70 zł. Także jest to rozwiązanie prostsze i poza tym jeszcze no, tych kilkadziesiąt złotych zostaje w kieszeni. Zatem myślę, że naprawdę jest pomysł wart rozważenia. Jeżeli ktoś podróżuje często do Łodzi, to tutaj za cenę 148 zł miesięcznie, czyli oczywiście teraz mówię o bilecie normalnym, może podróżować każdym środkiem, tramwajem bądź autobusem zarówno w Zgierzu, jak i po całej Łodzi, także jest to naprawdę rozwiązanie opłacalne dla pasażera. Także zgiersko-łódzki bilet w końcu wejdzie w życie. Jednak jeszcze pozostaje problem komunikacji autobusowej, która nadal nie spełnia warunków i oczekiwań pasażerów. Przez to, że przesiadki w Łagiewnikach nie są dobrze zsynchronizowane, podróżujący muszą często czekać na przystanku nawet kilkadziesiąt minut. Pod koniec lutego informowaliśmy Państwa, że Zgierskie Starostwo podpisało wraz ze Stowarzyszeniem Hospicjum imienia Jana Pawła II list intencyjny. Kwestie w nim zawarte dotyczą pozyskiwania środków finansowych na budowę stacjonarnego ośrodka hospicyjnego. Wczoraj natomiast władze powiatu oraz przedstawiciele stowarzyszenia podpisali program współpracy. Podpisany wraz z końcem lutego list intencyjny ma wspomagać stowarzyszenie w budowie hospicjum poprzez pozyskiwanie środków finansowych na jego budowę czy działań informacyjno-promocyjnych, organizacji konferencji, narad i szkoleń. Wczoraj natomiast władze powiatu zgierskiego oraz przedstawiciele stowarzyszenia podpisali program współpracy.
Uważamy, że ta inicjatywa jest jak najbardziej godna polecenia. Jest ta inicjatywa bardzo ważną dla społeczeństwa. W związku z tym, że mamy coraz więcej ludzi starszych, ludzi potrzebujących pomocy. Natomiast stworzenie tegoż hospicjum, wybudowanie tego hospicjum na pewno ułatwi naszym mieszkańcom do życia do końca swoich dni. Stowarzyszeniu przede wszystkim daje szersze możliwości działania. Działania w kierunku nie tylko promowania działalności hospicyjnej, ruchu hospicyjnego, zachęcania zarówno osoby dorosłe, jak i młodzież, dzieci do pomocy osobom szczególnie tego potrzebującym, ale również daje nam szansę zwiększenia możliwości zbiórek funduszy na realizację naszych celów statutowych. Przy czym zawsze podkreślam, że podstawowym naszym celem statutowym jest opieka nad chorymi, czyli bieżąca działalność Niepublicznego Zakładu Opieki Paliatywnej, który pracuje dwukierunkowo, ponieważ prowadzi dwie komórki, poradnie medycyny paliatywnej i zespół hospicyjnej opieki domowej. Co ważne, oprócz wcześniejszych założeń określonych w liście intencyjnym, program zakłada także późniejszą pomoc samorządu w realizacji świadczenia usług zdrowotnych. Mogę już dzisiaj powiedzieć, że odbywają się wstępne rozmowy z Urzędem Marszałkowskim. W najbliższym czasie nasza wspólna inicjatywa jest, żeby do tej inicjatywy zostali radni Sejmiku Wojewódzkiego z tego terenu. To będzie następny krok do tego, żeby powiat zgierski, największy powiat w województwie łódzkim, jeden z większych powiatów w Polsce, podjął tą trudną inicjatywę. Mamy świadomość jednocześnie wyzwań w tym zakresie, ale myślę, że po określonym upływie czasu, jak Państwo spotkacie się z nami za pół roku, będziemy mogli powiedzieć, co zrobiliśmy już konkretnie. Że to zostanie rozwinięte, że rozwiniemy w naszym powiecie pomoc dla ludzi starszych i seniorów, ale także, że powiat nasz zgierski stanie się pewnego rodzaju promotorem i takim wzorcem jak Sewer pod Paryżem, żeby inne powiaty mogły także tą politykę senioralną i opieki paliatywno-hospicyjnej u siebie w swoich powiatach realizować. Do końca września bieżącego roku przy ulicy Parzęczewskiej w Zgierzu wybudowana zostanie pierwsza część budynku, przeznaczona pod przychodnie i administrację. Co ważne, to środki z Unii Europejskiej pozwoliłyby na ukończenie budowy obiektu hospicyjnego. Konkurs unijny na dofinansowanie ma być ogłoszony w czwartym kwartale tego roku. W tym zakresie powiat zgierski także zaoferował swoją pomoc. Wcale nie trzeba daleko wyjeżdżać, by świetnie spędzić majówkę. Zgierski magistrat przygotował ciekawą ofertę na miłe spędzenie długiego weekendu w mieście. Koncerty, uruchomienie miski o roweru, wspólne grillowanie i oczywiście uroczystości związane z majowymi świętami. Więcej o atrakcjach nadchodzących dni powie Emila Okupska. Przed nami kilka dni odpoczynku. Jak je wykorzystać? Koniecznie na świeżym powietrzu. Do tego doskonałą okazją będzie uruchomienie programu roweru miejskiego. Zaplanowaliśmy na pierwszy dzień maja taki event, który polega na tym, że chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców, nie tylko tych, którzy chcą skorzystać z roweru miejskiego, ale również tych, którzy są posiadaczami rowerów i po prostu chcą się z nami wspólnie przejechać do parku miejskiego na godzinę 12. Tam odbędzie się kilka imprez w jednej. Mianowicie będzie tak, przede wszystkim instruktaż taki czysto praktyczny, który poprowadzi Artur Miśkiewicz, bardzo dobrze znany wszystkim mieszkańcom Zgierza. On powie nam o tym, jak korzystać w sposób bezpieczny z roweru. Będzie też przedstawiciel firmy NextBike, która prowadzi pilotaż roweru miejskiego w Zgierzu. Od niego będziemy mogli dowiedzieć się, w jaki sposób będziemy mogli korzystać z roweru miejskiego, jak się zarejestrować, jak ściągnąć aplikację i jak wyglądają kwestie związane z opłatami. Na wszystkie pytania ten właśnie człowiek będzie nam odpowiadał. Ponadto będą obecni przedstawiciele policji, będą przedstawiciele straży miejskiej, którzy również włączą się w szkolenie w zakresie bezpieczeństwa jazdy na rowerze. Całość dopełni wspólny przejazd przez miasto właśnie na rowerach,
czy też miejskich, czy prywatnych. Natomiast o godzinie 14 w Parku Miejskim zostanie uroczyście otwarty sezon grillowy. Organizatorzy zachęcają, byśmy pojawili się tam całymi rodzinami w doskonałych nastrojach. Warto pamiętać o grillu oraz o czymś na grilla. Także kolejny dzień, czyli 2 maja, zostanie w naszym mieście uczczony w sposób szczególny. Dzień Flagi organizowany i współorganizowany przez miasto, organizowany głównie przez nasz Hufiec Zgierski. O 11 rozpoczynamy przemarsz patriotyczny ulicami miasta. Kończymy na placu Jana Pawła II. Myślę, że fajnie to będzie wyglądało jak co roku. Ogromna rzesza młodzieży. Dzięki temu czcimy tą pamięć Dnia Flagi. Oprócz tego dniu 3 maja, Święto Konstytucji, spotykamy się o 9 w Kościele Farnym Świętej Katarzyny na mszy, a następnie pod tablicami o godzinie 10. Na sam koniec tego dnia zapraszamy serdecznie do miasta Tkaczy na godzinę 17, gdzie będzie spektakl muzyczny w wykonaniu Fundacji Awangard. Fajne przedsięwzięcie, fajna muzyka, fajna dodatkowa atrakcja, myślę upamiętniająca ten dzień. Dzień ważny w historii naszego kraju, ale również ważny z punktu widzenia takich nas jako Zgierzan i historii naszego miasta. Tradycyjnie także wraz z początkiem maja w Parku Miejskim można skorzystać z parku linowego, a także popływać kajakiem, rowerkiem wodnym czy też łódką. Tego rodzaju atrakcje są również dostępne na terenie ośrodka Malinka. I wszystkim tym wydarzeniom coraz mniej powinna przeszkadzać pogoda. Majówka może nie będzie upalna i sucha, ale nie będzie już tak zimno i ponuro jak dziś. I będzie też dużo więcej słońca. Zapraszam na prognozę. Choć najbliższe noce nadal będą należeć do chłodnych, w nocy z soboty na niedzielę temperatura może spaść nawet do zera, dni będą na szczęście cieplejsze. Jutro i w poniedziałek termometry pokażą do 13 kresek, w niedzielę tylko o 1 kreską mniej. Z dnia na dzień będzie też więcej przejaśnień, a przelotne opady deszczu możliwe są już tylko jutro. Wiatr z zachodu zmieni swój kierunek na północno-wschodni i będzie raczej umiarkowany. Ciśnienie wysokie do 1021 hektopaskali. Według synoptyków kolejne dni będą coraz cieplejsze, nawet do 20 stopni, choć przyjemnej temperaturze będą ponownie towarzyszyć opady deszczu. I to tyle w piątkowym serwisie. Zaraz po wydarzeniach zachęcam natomiast do obejrzenia kolejnego wydania programu w Centrum Uwagi. O reformie szkolnictwa w naszym mieście porozmawiam z naczelnikiem Wydziału Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta, Markiem Lipcem. Na kolejne wydanie programu lokalnego zapraszam za to wyjątkowo dopiero za tydzień, w piątek, 5 maja o stałej porze. Do zobaczenia za chwilę.